Mimo, że miejsce na biwak wydawało się być idealne, to jednak noc nie była łatwa. Bardzo silny wiatr nie pozwalał zasnąć, nawet zatyczki do uszu nie pomagały. W środku nocy do wiatru dołączyła jedna wyjątkowo uparta meszka. Rano zegarek pokazujący życiowe parametry stwierdził, że praktycznie nie spałam i powinnam tego dnia sobie odpocząć. To był dobry żart, bo na ten dzień zaplanowałam około 90 km i całkiem sporo przewyższenia. Postanowiłam zaryzykować 2-kilometrowy hike a bike. Chyba się opłaciło. Nie wiem, gdzie teraz jechać, bo tak musiałabym zjechać i podjechać dwa razy więcej. A tutaj 2 kilometry. No, trochę trzeba było spacerować, ale chyba miało to sens. Że już widzę traka, więc jest pięknie. Taki piękny poranek, jak widzieliście. Super miejsce na nocleg. Byłam sama na kempingu. Wiatr niemiłosierny. Musiałam dwa razy zmieniać miejsce, bo nie dawał spać. Potem smeszki mnie atakowały. Także były przygody. Średnio jestem znowu wyspana. Ale co tam. Dzisiaj w planie ambitnie, ale co będzie, to będzie. Zobaczę. W momentach też właśnie przydaje się posiadanie telefonu na kierownicy. Ja cały czas jestem zdania, że średnio to wygląda, ale funkcjonuje i jak coś funkcjonuje, no to od 2 lat używam uchwytu Peak Design i to naprawdę jest game changer. A jeśli będziecie częstować się tą trasą, to przemyślcie, czy chcecie robić ten skrót, no bo nie każdemu będzie się podobało takie coś.
ale mi się podoba. Jest to taka ilość, która zdecydowanie nie przeszkadza w całej trasie. A tam już widzę kolarzystów. No i wracamy do premiumów. A tutaj mamy mapkę. Gdzie jesteś? Nie widzę. Jest zona campada numer 2, która była rozważana na nocleg. Proszę. Piękne miejsce. Ale już grillki pozamykane. Nie wiem, czy tutaj byłyby toalety. Chyba jednak trafiłam bardzo dobrze. Ale miejsce piękne. No niestety, tu chyba wody nie ma. Ależ dużo biegaczy w ogóle jest dzisiaj. Całe mnóstwo. Jadę i jadę, już mi tak zgrzypi ten łańcuch. Już tak się świeci. Błaga o odrobinę wosku. Miałam to zrobić wczoraj, ale jakoś nie wyszło. Sama nie wiem czemu. Tradycyjnie gdzieś na 20 kilometrze zaczęłam odczuwać spadek energii. To znak, że pora na drugie śniadanie i kawę. Zaplanowałam przerwę w miejscowości La Romana. Zaraz za nią miał zaczynać się konkretny podjazd. Trzeba było uzupełnić spalone kalorie. Niedziela. Miasteczko. Nikogo nie ma. Chyba wszyscy są w górach. Cisza. Jeden bar. Mam nadzieję, że otwarty. I że zjem jakieś bocadillo. Bardzo bym chciała. No niestety. Sorry, we are closed. Ach, a tak pięknie się szykowało, ale chyba Carlos chyba jest otwarty. Zobaczymy na drugą stronę. Chyba wyszłam na tym lepiej. Chyba wyszłam na tym lepiej. Całkiem przyjemnie. O, cudo. Carlos. Bar Carlos. Przy okazji nauczyłam się kilku słów po hiszpańsku. Mega sympatyczny pan. Super. Oby więcej takich. Podobien. Było dobre, bardzo dobre. Bye. I pan Carlos. Chyba to był Carlos. Taki sympatyczny Carlos. A ja... O Boże, ale te dzwony.
to pół godziny. Ostro. Przepiękna ta miejscowość. Taka trochę kanaryjska. Trochę kubańska. Aż muszę chyba jeszcze wrócić i zrobić zdjęcie. metrów podjazdu dało solidnie w kość. Na szczęście cały wysiłek wynagrodziły przepiękne widoki. Po wjechaniu na coś w rodzaju płaskowyżu, moim oczom ukazały się ogromne bloki skalne poukładane wzdłuż drogi. Był to dość niebywały i zaskakujący widok. Szybko jednak udało się rozwiązać zagadkę. Przejeżdżałam właśnie obok ogromnej kopalni kamienia. Wyglądało to monumentalnie i niesamowicie. Kilometr spaceru. Takimi miejscami nie puszcza się teraz wyścigów. Pachnie pachulszczyzną. Dzisiejszy dzień to jest wyzwanie. Cały czas pod wiatr. Mam nadzieję, że to słyszycie. Mam nadzieję, że nawet koty na GoPro nie dają rady. A jak nie pod wiatr, to jakieś dziwne drogi. Masakra. Podjazd był fajny, ale pod wiatr. Widoki sztos. Ale potem jakieś dziwne urozmaicenia. Oj, miało być dzisiaj nadrobienie kilometrów. Za krótki dzień. Dzień był do 20 i to by było super. Ale niestety o 18 jest zachód słońca. Niedobrze. W miejscowości El Pinos znów przerwa na ładowanie kalorii i opracowanie koncepcji na dalszą część dnia. Postanawiam zarezerwować dziś nocleg w hotelu, by wreszcie lepiej się wyspać. Z bólem serca mijam więc terenowy fragment w okolicy Sierra Salinas i asfaltami kieruję się do Vilene. Vilene zostało jakieś 5 km. Miałam dylemat, ponieważ ominęłam jeden taki fajny masyw górski z 500-metrowym podjazdem. W górę oczywiście. Ale teraz tak jadąc, zdecydowanie totalnie nie żałuję, ponieważ brakowało mi asfaltów tutaj w tej Hiszpanii ostatnio. Takich właśnie otwartych, takich no... Mega widoki na tej drodze. Więc no jasne, zawsze żałuje się, że ominął się jakiś tam fragment pewnie miodnego szutru. Ale no bardzo mi się podoba tutaj ten rejon. I myślę, że daje taką fajną równowagę tej trasie. Super, super. To była dobrze podjęta decyzja.
I dzisiaj nocleg, myślę, że w hotelu. Po wczorajszym ciężkim noclegu, gdzie wiatr nie dał spać, myślę, że dzisiaj hotel zdecydowanie się przyda. Plus chciałabym podładować baterię, ponieważ no, dron jest cały rozładowany. Zostały jakieś resztki. Baterie z GoPro też. Więc warto nadrobić prądu. A niestety ładowanie się w knajpach trochę trwa i nie da rady tyle czasu spędzać w knajpach, żeby ładować wszystkie urządzenia. Także tyle na podsumowanie dnia. Och, podjazd. Do Wileny wjeżdżam już sporo po zachodzie słońca. Zwiedzanie miasteczka pozostawiam na poranek następnego dnia. Szybkie zakupy na stacji benzynowej i zameldowanie w hotelu. To był znów znakomity dzień. Kolejne przygody już w następnym odcinku.